Znane i lubiane rejestratory samochodowe 70mai dzisiaj w ciele nie kolejne Dashcam Lite 2. Zapraszam. Z głównych parametrów, które producent nam zaanonsował na pudełku, to nagrywanie z rozdzielczością 1080p, super jakość nagrywania w nocy, możliwość podłączenia dodatkowego modułu GPS oraz 24-godzinny nadzór parkowania, zakładając, że wyposażymy się w odpowiedni adapter. Producent realizuje przesyłkę w taki właśnie sposób, otrzymujemy to wszystko w eleganckim czarnym pudełeczku znanym już z poprzednich modeli. Ładnie wszystko zapakowane. Pierwszy element to koperta, w której znajdują się niezbędne elementy, czyli instrukcja obsługi oraz taka folia pośrednicząca, która będzie nam służyła do tego, żeby rejestrator nie naklejać bezpośrednio na szybie, ale najpierw naklejamy taką folię, potem naklejamy rejestrator. Jak będzie potrzeba przeniesienia z zdjęcia będzie nam wygodniej to zrealizować. Również informacja ważna. Mamy w zestawie instrukcję. Instrukcja również jest w języku polskim tak więc nie będzie problemu z jej zrozumieniem. Elementem najistotniejszym i głównym będzie sam rejestrator. Zabezpieczony jest obiektyw czarną naklejką. Pamiętajcie, żeby ją zdjąć przed używaniem. Jest to oczywista oczywistość. Mamy zadeklarowane, że zapotrzebowanie energii to jest 5V 1A. Forma, można powiedzieć, taka standardowa. Mamy wyświetlacz. Z jednej strony mamy gniazdę na kartę microSD. Nie ma jej w zestawie, trzeba kupić. Kupcie szybkie karty, zawsze to jest bezpieczniejsze. Mamy złącze do podłączenia zewnętrznego modułu GPS. Mamy również złącze do podłączenia zasilania. Elementem głównym jest wyświetlacz. Mamy pod wyświetlaczem cztery przyciski sterujące, którymi będziemy docierali do różnych części menu, sam moduł, który będzie rejestrował, obraz jest ruchomy, tak więc niezależnie jak bardzo mamy pochyloną szybę, będziemy mogli ten rejestrator zainstalować tak, aby on funkcjonował. Od spodu jeszcze jeden przycisk zasilania, tak więc no, można by powiedzieć, że jeśli chodzi o budowę, wszystko. Wydaje mi się jasne i. Przejrzyste. Kolejny element zestawu to przewód z jednej strony USB tyba, z drugiej strony wtyczka kątowa micro USB, długość 3,5 metra. W pudełku znajdziecie również taką płytkę. Płytkę z jednej strony z naklejoną taśmą dwustronną. Ta płytka będzie służyła do tego, żeby rejestrator zainstalować na szybie. Rejestrator jest w takiej formie zrobiony, że w dowolnym momencie będziemy mogli go zsunąć z tej płytki montażowej, ona zostanie na szybie, a sam rejestrator możemy schować, ewentualnie zabrać do domu, jeżeli będziemy mieli potrzebę, żeby zgrać z niego jakieś materiały a nie chcemy wyciągać tylko i wyłącznie karty microSD. Kolejny niezbędny element to zasilanie. Jest realizowana w ten sposób port zapalniczki. Na wyjściu mamy dwa porty USB, jeden do zasilania rejestratora, a drugi wolny na przykład do ładowania telefonu. Zestaw testowy, który otrzymałem był również wyposażony w moduł GPS, zewnętrzny moduł GPS. Ci co potrzebują go instalują, ci co nie potrzebują go nie instalują. Nie ma wtedy niebezpieczeństwa, że jakieś dane, które by taki GPS zczytał będą rejestrowane na zapisie wideo. Proste urządzenie, z jednej strony moduł GPS, przewód połączeniowy. Będziemy to wszystko wpinali do rejestratora. W instrukcji znajdziemy informacje, w jaki sposób możemy sobie zainstalować taki moduł GPS-u. No i oczywiście on jest przydatny, szczególnie w takich samochodach, gdzie jest kłopot z dostępem. Jeżeli moduł GPS byłby, dostępny, byłby zainstalowany w samym rejestratorze, nie zawsze to może działać. Tutaj mamy moduł zewnętrzny, który możemy nawet gdzieś tam na podszybiu czy na zewnątrz samochodu zainstalować, tak żeby ten sygnał GPS docierał do nas bez żadnych problemów. Kolejny element z zestawu mojego testowego to jest moduł parkingowy. Nie jest to nic innego jak możliwość wpięcia rejestratora bezpośrednio w instalację elektryczną samochodu. Mamy trzy końcówki, czarna do minusa, czerwona do plusa i żółta podłączana będzie do modułu zapłonowego, czyli w momencie, kiedy przekręcimy kluczyk czy naciśniemy przycisk i pojawia się zapłon, ożywa nam cały samochód, to tu na tym żółtym przewodzie powinno się pojawiać napięcie. Będzie to w ten sposób działało, że kiedy to napięcie się pojawi, rejestrator przejdzie w tryb pracy jako rejestrator, a kiedy go nie będzie, będzie w trybie parkingowym. Jak widzicie, to urządzenie na tym przewodzie będzie nam zabezpieczało akumulator przed nadmiernym rozładowaniem. Jeżeli napięcie akumulatora spadnie poniżej 11,6 V, to wtedy tryb parkingowy i sam rejestrator zostanie wyłączony i nie będzie on dalej rozładowywał akumulatora. Jak widzicie, wszystko jest przemyślane tak, że te wtyczki są odpowiednio wyprofilowane. Że w momencie, kiedy podpinamy moduł GPS i podpinamy zasilanie, to jedna wtyczka z drugą się absolutnie nie zakłóca. Są to wtyczki kątowe, tak więc dobrze jest to zrobione, że się nie wykluczają jedna i druga. Urządzenie po włączeniu prosi o wybór języka. Jak widzicie, ja wybrałem język polski. Cała dalsza komunikacja jest w języku polskim. Dostajemy informacje co oznacza dioda świecąca zainstalowana na obiektywie, nagrywanie, czekaj, ewentualnie błąd. Również otrzymujemy kilka podstawowych informacji. Jak korzystać z urządzenia? Producent wychodzi z założenia, że pewnie nie każdemu będzie się chciało czytać instrukcję. Tutaj musimy przez to przebrnąć, przeczytać, nacisnąć przycisk. No i ostatni w zasadzie element tej wstępnej konfiguracji, czyli ustawienie daty i czasu. Jeżeli mamy moduł GPS lub podłączymy telefon, to te dane będziemy mogli albo ustawić z telefonu, zsynchronizować z naszym urządzeniem, albo zsynchronizować z modułem GPS. Otrzymujemy również kod QR, który będzie nam pomocny do tego, żeby pobrać aplikację dla naszego urządzenia. Oczywiście aplikacja będzie dostępna zarówno dla Androida, jak i dla iPhone'a. O tym za chwilę. Dalsze ustawienia możemy wykonywać za pośrednictwem wbudowanego ekranu i przycisków. Wszystko dzieje się bardzo prosto, tym bardziej, że mamy wszystko w języku polskim. Tak więc, tutaj myślę, że nie będzie problemu i nie ma potrzeby tego przez dwa razy przeklikiwać. Tak więc, jak widzicie, wszystko jest dostępne na ekranie, ale ja przejdę do aplikacji, bo tam będzie to troszeczkę lepiej wyglądało i będziemy mieli dodatkowe opisy do poszczególnych funkcji. Was też zachęcam, żeby sobie zsynchronizować to urządzenie z telefonem. Wtedy, kiedy będziecie wchodzić, na przykład w funkcję WDR, będziecie mogli poczytać, co ta funkcja Wam daje, i taką funkcję zastosować, ewentualnie jej nie stosować. Przed połączeniem urządzenia z aplikacją wchodzimy w tryb hotspot, włączamy hotspot, dostaniemy informację, że hotspot jest włączony i dostaniemy hasło, jakim będziemy się logowali do tego urządzenia za pośrednictwem swojego urządzenia mobilnego. Przed uruchomieniem aplikacji możecie podłączyć się do tego hotspota, który mieliście opisany na ekranie. Po połączeniu uruchamiamy aplikację, mamy przycisk dodaj, wybieramy dashcam z ekranem, następnie już urządzenie samo się nam połączy, ono teraz wejdzie do tego, żeby w przypadku iPhone'a tak jest, żeby się z nim połączyć, no ja po prostu już jestem połączony, wracam, czekam chwilę, następuje uwierzytelnianie i tak naprawdę cały proces podłączenia urządzenia do smartfonu jest zakończony. Widać już podląd z kamery, mamy ostrzeżenie, potwierdzamy, że rozumiemy i możemy przejść do konfiguracji. Po tej szybkiej operacji możemy przejść do ustawień, ustawiamy sobie czas trwania klipu, możemy wejść w funkcję WDR, ale najpierw przeczytajmy, czego ona dotyczy, zalecam, żeby włączyć. Następnie do dyspozycji mamy funkcje znaki wodne, prędkości szerokości geograficznej. To oczywiście w momencie, kiedy mamy moduł GPS. Znak wodny z logiem, czyli jeżeli chcemy, to możemy włączyć to logo albo nie. Możemy włączyć lub wyłączyć odporność na miganie. W naszej długości i szerokości geograficznej to jest 50 Hz PAL. Ustawienie czułości nadzoru parkowania. Możemy sobie włączyć osobną czułość na wykrywanie zderzeń, a osobną czułość na wykrywanie zdarzeń parkowania. Włączam wysoką czułość. Możemy włączyć fotografię podklatkową, ustawiamy czułość przy wieczornym wideo, oczywiście najwyższa jakość nas interesuje. Włączenie, wyłączenie nagrywania dźwięku, głośność samego urządzenia, ustawiamy język, w jakim się będziemy komunikowali z tym urządzeniem, czas, po którym ekran jest wyłączony, automatyczne wyłączenie, gdy nie ma przemieszczania. Tutaj też można ustawić sobie odpowiedni dla siebie czas, ustawienie zasilania Wi-Fi, ustawienie czasu, jednostki prędkości: tak więc te wszystkie standardowe rzeczy, które w tej konfiguracji występują, właśnie żeśmy. E, obejrzeli. Aplikacja daje nam tą możliwość, że w momencie, kiedy wystąpi jakieś zdarzenie, natychmiast mamy dostęp do tych wszystkich rzeczy, które zostały e, nagrane. Możemy to pobrać na swój telefon, możemy to obrobić, możemy to zabezpieczyć, a możemy to upublicznić, bo dobrze wiecie, że dużo takich filmów z rejestratorów pojawia się w internecie. No i teraz przechodzimy do punktu najważniejszego, czyli jak to urządzenie pracuje, jak ono nagrywa to, co się dzieje przed nami. No i oczywiście, tradycyjnie jak to jest w przypadku kanału TestHPL, odsyłam Was do opisu filmu, bo tam dostaniecie link bezpośrednio do surowki, czyli materiału zgranego bezpośrednio z rejestratora. Będziecie mogli go sobie pobrać do siebie na komputer, zobaczyć to na swoim monitorze bez tych takich obróbek, które ja robię, bez kompresji, którą robi YouTube, czyli taki plik, jakbyście kupili, wsadzili do samochodu, przejechali się. Nagrali, macie link w opisie filmu i zachęcam do pobrania, żebyście mogli sami ocenić jakość. Nie musicie e, nikogo pytać, e, tylko po prostu na własne oczy sobie to e, obejrzycie. E, I teraz tak, e, jeśli chodzi o nagrania dzienne i nocne, widzicie u dołu ekranu są te wszystkie parametry dodane. E, ten parametr, który pokazuje prędkość i współrzędne ge geograficzne, to oczywiście będzie i tylko i wyłącznie w momencie, kiedy podepniecie sobie do tego urządzenia. Moduł GPS. Moduł GPS jest tematem dyskusyjnym. Niektórzy chcą mieć zarejestrowane wszystkie parametry swojej jazdy. No, tak naprawdę chodzi tu głównie o prędkość, niektórzy tego sobie nie życzą, i tutaj macie takie rozwiązanie, można by powiedzieć hardwareowe, że macie stuprocentową pewność, że jak ten moduł GPS jest nieobecny, to żadne tego typu dane nie są zapisywane na karcie pamięci. Urządzenie nagrywa zarówno obraz, jak i dźwięk. Ci, którzy chcą posłuchać dźwięku, to oczywiście będzie on w surówce, no bo tutaj z racji tego, że ja Wam tutaj opowiadam o swoich odczuciach, tego dźwięku nie widzicie. Wrócę jeszcze do trybu parkingowego. Aby on funkcjonował, musicie użyć tego interfejsu, który Wam prezentowałem. Pracujemy w dwóch trybach, czyli normalnie czuwanie. Wtedy samochód zaparkowany jak gdyby czuwa, ma zasilanie i w momencie, kiedy wykryje jakieś zdarzenie, czyli ruch, jakiś przechył, jakieś... No drgania, ktoś nas uderzy, wtedy on się wybudzi i nagra to, co się dzieje. Ewentualnie możemy włączyć kryp, taki pokładkowy, i on będzie nam rejestrował taki obraz, który potem będziemy odbierali jako w przyspieszonym tempie. Wtedy wszystko, co się działo wokół samochodu, będzie nagrywane w momencie, kiedy urządzenie jest pozostawione, jest odpowiednie napięcie akumulatora, no i jest interfejs, który będzie podawał mu zasilanie w momencie, kiedy nas nie ma, bo standardowa zapalniczka po wyłączeniu zapłonu Również się wyłącza, no i wtedy ten tryb parkingowy no nie będzie miał jak funkcjonować, bo nie mamy dostatecznej ilości energii zgromadzonej w samym rejestratorze. Dla mnie parametrem najbardziej istotnym jest czynnik cena do oferowanych możliwości. Tutaj ta cena jest dość rozsądna. Urządzenie, jeśli chodzi o parametry nagrywania no w dzień, to oczywiście jest fantastycznie, nie ma absolutnie żadnego problemu, wszystko jest idealnie. W nocy również wygląda to więcej niż dobrze, bym powiedział. W tym przedziale cenowym, wiadomo, że im ciemniej, tym więcej detali będziemy tracili, tym ten obraz będzie bardziej pokryty szumem, ale to niestety jest taka specyfika tych wszystkich urządzeń. Wszystkie rejestratory samochodowe wyposażone są w moduł, w moduł matrycy, która nie jest dużych rozmiarów i ze względu na to nie są w stanie wycisnąć z tego jakichś parametrów, które będą służyły do nocnych zdjęć księżyca. Ale, tak jak mówię, patrząc, przez pryzmat ceny tego urządzenia wydaje mi się, że jest lepiej niż dobrze. I tutaj zachęcam Was przede wszystkim, bo Wy oglądacie, Wy macie już surówkę na swoim komputerze, sami możecie ocenić jakość i parametry tego obrazu. Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji, a ja tutaj kończę tą krótką prezentację. Zachęcam do oceny filmu, subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony tsk.pl.